Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołowym zespołowych zespołów, a Plusliga jest najciekawszą z najciekawszych lig świata. No i o tym, co się w tej Lidze Świata w tym sezonie dzieje, powiedział Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Dlaczego Plusliga jest najciekawszą ligą świata, to może panowie wy mi powiecie, czy. Dlaczego, dlaczego w tej lidze wygląda na to, że wszyscy są bez formy? Nie, albo, no. albo może nie wszyscy, ale że większość ligi jest bez formy. I jakby miał wskazać jakieś drużyny, które faktycznie w tej formie są stabilne i stabilnie punktują, stabilnie, stabilnie grają, to jest ich niewiele. Najbardziej spłaszczona tabela chyba w historii, chociaż były na Twitterze pewne analizy, że chyba 12 lat temu, czy 15 lat temu, była podobnie spłaszczona, z jednej strony to dobrze pytanie, czy co świadczy o tym, że poziom tych spotkań jest wysoki czy niski, bo niektóre spotkania mam wrażenie, że są na po prostu niskim poziomie i przepełniony terminarz powoduje, że drużyny po prostu oddychają rękawami już w niektórych fragmentach spotkań, co ma wpływ na poziom. Już wygląda, że władze ligi nareszcie można powiedzieć, wyciągnęły właściwe wnioski i dzisiaj zostaliśmy poczęstowani informacją, że kalendarz rozgrywek zostanie przebudowany. Zostaną kolejki grane głównie w soboty z tylko jednym terminem środowym. No i właśnie myślę, że to będzie bardzo dobry antidotum na to, co się teraz dzieje, bo faktycznie mam takie wrażenie, że ponad połowa ligi na tym etapie sezonu jest bez formy. I też Piotrek w sumie pamiętam, że pisałeś takiego tweeta, że pierwsza czwórka w tabeli jest wysoko, a między czwartym a piątym zespołem ligi jeszcze nigdy nie było tak dużej różnicy. Tak, ja, ja wspominałem o tym, a z kolei ten Michał Kwiatko-Bemrowski mówił o tym, że jest żadna, znaczy, że wie, większość drużyn w Lidze nie ma pozytywnego bilansu zwycięstw do porażek. Jakoś tak, tak zazwyczaj... Wszyscy, wszyscy potaczą ową czwórką tak, mają ujemny bilans, rzeczywiście. Tak, dokładnie, czyli 10, 10 drużyn 10 w tabeli ma, ma ujemny bilans zwycięstw, Gdzie ja zawsze myślałem, no że okej, okay, że jakoś tak to powinno wyglądać, że jeżeli chcesz być w środku tabeli, czy gdzieś w okolicach miejsca 6, 7, no to powinieneś mieć ten bilans mniej więcej równy. Czyli zwycięstw do porażek. Jakoś tak to się układało w poprzednich, poprzednich sezonach też, że gdzieś właśnie połowa stawki to bilans równy zwycięzc porażek, a tutaj więcej drużyn odpada. No i pytanie, pytanie kolejne do Was. Czy według Was ta liga w tym sezonie jest ligą dobrą, jest ligą lepszą niż w poprzednich latach? To, że jest bardziej wyrównana nie świadczy koniecznie o tym, że to jest dobra liga, no bo Ekstraklasa też jest wyrównana, też każdy wynik może paść, no a nad poziomem sportowym Ekstraklasy jakoś specjalnie się rozwodzić nie będę, no bo jest beznadziejny. No jeden z trenerów wczoraj napisał trener drużyny, która za chwilę kolejny raz wygra, powiedział, że to jest najmocniejsza liga w historii. Ja pozwolę sobie się z tym nie zgodzić, bo mam teraz wrażenie w ostatnim czasie, że to jest po prostu liga fajna emocjami. Trochę tak jak Ekstraklasa, oczywiście mamy spotkanie takie jak wczoraj na Torwarze Werwy Warszawa z Jastrzębskim Węgiem, który to był meczem bardzo dobrym i pewnie takie spotkanie, gdybyśmy obejrzeli, widzę włoski, byśmy powiedzieli, że gra Modena Strento, chociażby, więc ym, ta liga, czy, czy, czy ten sezon jest poprze silniejszy od poprzedniego? Mam wrażenie, że nie. Na pewno jest bardziej emocjonujący i dobrze zrobiło pewnie Lidze powrót do playoffów osobowych, bo chyba wszyscy, poza Bydgoszczem niedługo się do tej walki włączą. No, oczywiście, zabierając czołową czwórkę, która pewny awans chyba, że, chyba ma w naszej ocenie. Filipa. Wydaje mi się, że tak, to, że do tej czołowej czwórki, nie odchodząc, to jastrzębski węgiel wydaje się powoli. Być taką drużyną pośrednią, między miejscem piątym a trzecim, bo tam już chyba zrobiło się dziewięć punktów przewagi między tak i... trzecią drużyną a czwartą. Tak, od paradoks właśnie Astrzemskiego węgla jest taki, że oni dobrze punktują i w sumie przegrali w zasadzie tylko jeden mecz z werwą. No ale są w takiej sytuacji w tabeli, że jeżeli nie będą wygrywać bezpośrednich spotkań z Warszawą, Kędzierzynem lub Bełchatowem, No to na pewno to czwarte miejsce na, na koniec rundy zajmą i. Już w tym momencie no, te 8 punktów straty do skry, która jest na miejscu trzecim, no to to już jest dość dużo, tak? W szczególności, że i werwa, i kędzierzyn, i skra punktują świetnie, bo zdecydowaną większość zwycięstw w ostatnich kilku kolejkach zgarniają właśnie te drużyny. W zasadzie z kim by nie zagrały poza sobą, to ogrywają swoich rywali bardzo, bardzo mm, łatwo. No i w tej karuzeli mm, z wydarzeń, w tej karuzeli spotkań, wyników dziwnych, takich nieskomplikowanych, no niestety, część osób z tej karuzeli wypada. No i wypadł Paulo Montaniani, to jest drugi trener, z którym który no nie dotrwał do końca sezonu w tym roku, drugi trener z Włoch, on złożył rezygnację i zarząd klubu Indek Polu AZS Olsztyn rezygnację Włocha przyjął. No i trochę tak parafrazując, pewien filmik na YouTubie. Jak gdyby zapytany o rok, chyba już tam nie wiem, który z lat 90., 96. 96. się Pan wypowiada i mówi, że wspaniały to był rok i nie zapomnę go nigdy, no to ja nie mogę powiedzieć, że Paweł Montaniani wspaniałym był trenerem i nie zapomnę go nigdy. I co wy o nim sądzicie? Zaczęło się bardzo dobrze, Był taki nawet fragment, kiedy wygrana z Rysowią, wygrana z Jastrzębiem, wygrana z Gdańskiem, w którym po więc żarło. Bardzo dobrze grał Jan Hadrawa, Wojciech Żaliński powracał do swoich najlepszych spotkań z Radomia no i w pewnym momencie to przestało żerać. No i teraz pięć spotkań przegranych pod rząd. Już chociażby mecz w Rzeszowie zagrany na bardzo słabym poziomie i spodziewana chyba decyzja. Dużo było widać też mam wrażenie po zespole w meczu z Katowicami gdzie zawodnicy chyba podejście do tego spotkania z większą wiarą w swoje umiejętności dużo bardziej manifestowali swoją radość. Gra z większym zaangażowaniem. Czy to kwestia tego, że Paolo Montagnani nigdy nie pracował na pierwszym poziomie rozgrywkowym we Włoszech? Chyba tak, to decyzja była dość ryzykowna. Mówiliśmy o tym na samym początku sezonu, że nie wiemy czego się po Włochu spodziewać. No i po paru miesiącach pracy w plus lidze, trochę tak jak z Alberto Serniotti. Ja naprawdę nie wiem co powiedzieć o, o stylu pracy Włocha i co było jego mocną stroną. Filip? Hmm. Znaczy akurat Roberto Serniotti pozytywnie się zaznaczył swoją pracę w Berlinie, ale wracając do tematu Paolo Montanianiego, to pamiętam dziewięć pierwszych spotkań Olsztyna i siedem wygranych, więc zaczęło się to dobrze, może nawet trochę na spodziewanie dobrze, po czym zaczęły się problemy ze składem, które w sumie liczyłem, że Włocha właśnie mogą utrzymać w naszej lidze trochę dłużej właśnie, że brak Jana Hadrawy, potem jeszcze kontuzja Remigusza Kapicy więc pozwoli po prostu dać pewnego rodzaju alibi Montanianiemu, że jeszcze trochę popracuje, ale wyszło tak przynajmniej z oficjalnych komunikatów, że Włoch wykonał manewr wyprzedający i tak. ogłoszono, że to Montaniani złożył rezygnację. Tak, to Przedstawiono, przedstawiono Wojciecha Żarińskiego na prawe skrzydło, ale gdzie byś go nie postawił, to gdzieś zostanie dziura, tak krótko mówiąc. Tak, pamiętam, pamiętam dyskusję przedsezonową jeszcze o postaci Włocha, gdzie e, wspominaliśmy tam chyba też dobrze, dobrze przygotowany ty byłeś wtedy Filip do, do rozmów naszych przedsezonowych, że wspominałeś, że dość często Paolo Montaniani nie dogrywał sezonów do końca w lidze włoskiej, no i po raz kolejny nie, wydaje mi się, że mm, to jest trochę tak, że nawet w, w, jeżeli chodzi, jest, jest taka teoria, nie wiem, stylów zarządzania, nie wiem czy kojarzycie, że ona mówi o tym, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest, akurat tutaj w kontekście zarządzania w organizacji, o przedsiębiorstwem, to w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest drużyna, potrzebujesz nieco innych charakterów nieco innych predyspozycji. No, Paulo Montaniani wydawał mi się być takim administratorem, który w sytuacji, w której wszystko było dobrze i było zdrowie i był w stanie tę drużynę poukładać i wtedy ten jego spokój imponował, ale mi, nie wydawał mi się być tym typem osoby, który mógłby, nie wiem, walnąć pięścią w stół. I w pewnym momencie przemówić do kilku zawodnikom, że słuchajcie, no musicie wziąć się w garść, musicie trochę się otrząsnąć, i, i wydaje mi się, że po prostu on nie był w stanie tej iskry wykrzes wykrzesać zawodników. No, być, wydaje mi się, że w tym pierwszym meczu z GKS-em Katowice pod wodzą Marcina Mierzejewskiego, to jest jego drugi mecz jako pierwszy trener Indyk Polu AZS-u Olsztyn. Poprzednim razem rozegrał mecz na wyjeździe pod, 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 pod jego wodzą, AZS zagrał z Kuzbasem Kemerowo w zeszłym sezonie w Europejskich Pucharach, no i to był całkiem udany mecz, no bo tam tiebrek udało się, udało się wywalczyć na rosyjskiej ziemi. Teraz znowu tiebrek i wydaje mi się, że ta drużyna wyglądała dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o emocje, że jakby więcej było w tym Uśmiechu, no bo to jest tak, no jeżeli masz przegrywać, to mimo wszystko wolę przegrywać z luzem, wolę przegrywać z uśmiechem, ciesząc się grą, niż dając się pogrążyć, bez końca wpaść w taką matnię, czarną studnię, której w zasadzie bardzo trudno jest wyjść, jeżeli nie, nie, te, tej iskry uśmiechu i pozytywnej energii nie, z siebie nie wykrzesasz. To też jest dosyć skomplikowana sytuacja, kiedy drużyna wpadnie w kryzys. Mało który trener, albo mniejszość trenerów moim zdaniem, jest w stanie z tego kryzysu wyjść wraz z drużyną, to potrzeba pewnych umiejętności i myślę doświadczenia w podobnych sytuacjach, wynikających z charyzmy, wynikających z dalszej wiary własnej umiejętności, żeby z tego kryzysu wyjść. Dla mnie jakby podsumowaniem tego kryzysu, jaki miał drużyna z Olsztyna, no był występ Mateusza Miki w Rzeszowie. Nie wiem, poprawcie mi, ale w ataku tam było 7%? Z, z Rzeszowem, akurat jeszcze tam z Rzeszowem w urani, nie, 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 nie w Rzeszowie, a to był mecz w Uranii, mówisz o ostatnim meczu, tak? Tak, dokładnie. To mi a... było 7%, przepraszam. Ta, wiesz, co, wiesz co tak, ale tam akurat jest też problem z, z formą zdrowotną, z dyspozycją, że, że tam nie do końca zdrowy był, jeżeli dobrze, dobrze wiem, to Mateusz mika, więc trochę usprawiedliwiam go, no bo on musi grać od deski do deski. No ale jeżeli przegrywasz z Rysowią, u siebie jeden do trzech, a później Taresowia przegrywa z Kuprum. Jeżeli przegrywasz z Zawierciem i Zawiercie wygrywa swój jedyny mecz na ostatnie 5 chyba rozegranych, czy wydaje 10. mi się? Że, wydaje mi się, że, że tak, że, że Zawiercie chyba dwa mecze wygrało w ostatnich 10 spotkaniach. Mm -hmm. No to grasz tu we własnej hali, no to i, i, i przegrywasz, to też nie, nie świadczy zbyt dobrze o, o poziomie gry, nawet gry przetrzebionej, drużyny przetrzebionej kontuzjami, tak jak Indyk Pola za tak, jak przedtem powiedziałem, jeszcze o tych kontuzjach atakujących, ale to że jasne nie były jedyne problemy, które dało się zauważyć w wygrzebie Olsztyna, i myślę, że w dużej mierze należałoby tych przyczyn poszukać właśnie po stronie trenera. Sądzicie, że Marcin Mierzejewski zostanie do końca sezonu, czy Olsztyn powinien poszukać jakiegoś pierwszego trenera takiego z dużym doświadczeniem? Hmm, to nie, może ja jako pierwszy odpowiem. Wydaje mi się, że, 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 że może zostać z tego tytułu że po pierwsze w tym momencie wydaje mi się, że sporo tych trenerów jest albo nie na kieszeń AZS Olsztyn, nie na budżet, którym dysponuje klub, albo nie do końca koniecznie gwarantujących danie nowego impulsu, który tę drużynę postawi do, postawi do pionu. Marcin Mierzejewski już przyuczał się przez ostatnich kilka sezonów i wydaje mi się, że na tę szansę tak najzwyczajniej w świecie zasługuje, no trochę przypomina mi się nie wiem, no Andrzej Kowal lub Trawica. Nie wiem, czy do takich sukcesów Marcin Mierzejewski poprowadzi AZS Olsztyn, ale, ale wydaje mi się, że na szansę zasługuje. No bo to chyba nawet Michał Mieszkogogol na Twitterze pisał, że, że on uważa, że Marcin Mierzejewski rozumie siatkówkę, że jest, jest mądrym, inteligentnym facetem, który, który wydaje mi się, że no ma jeszcze jeden bardzo istotny atut, czyli no jest wychowankiem klubu, jest, jest osobą z Olsztyna i, i, i w Myślę, że to zawsze daje taki dodatkowy jakiś taki bufor bezpieczeństwa dla niego jeśli i daje mu po prostu dodatkowy, dodatkowe zabezpieczenie, że no, nawet jeżeli coś nie będzie szło dobrze, czy tam Mariusza Sordyla mogę też przywoływać, no bo to może bardziej takie olsztyńskie podwórko, no, był chyba Ireneusz Mazur trenerem, no i w pewnym momencie Mariusz Sordyl w trakcie, w trakcie sezonu, Prawie udało się wyciągnąć drużynę no, bardzo, bardzo dobrze, więc dobrze wspominany, i to był dla niego początek pięknej kariery. Nie e sądzisz, że władze właśnie skuszą się na duet Pliński woicki No nie w tym sezonie po prostu. Myślę, że okej, okay, no może Daniel Pliński, tylko że Daniel Pliński już ponoć odmówił mhm. raz, więc pytanie, dlaczego miałby teraz wchodzić w sytuacji, w której już chyba trochę. No, od niego sobie... I, I trochę sobie życie ułożył w inny sposób. Tak? No, on mieszka w Pucku, on ma prowadzić swoją szkółkę. Trenerską on pracuje z Kanal czy Plus, tam... Więc nie wiem, czy, 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 czy byłby aż tak przekonany do tego, żeby jakieś drastyczne ruchy podejmować. Więc stawiam, że Marcin Mierzejewski dogra sezon do końca. No ja trzymam za niego kciuki nie tylko dlatego, że z Olsztynem oczywiście sympaty, sympatyzuję, ale po prostu dlatego, że, że uważam, że mówię ci polscy trenerzy. Krok po kroku zaczynają coraz większe swoje piętno odbijać na lidze i życzę, żeby to był kolejny trener, który po prostu będzie dobrym trenerem Polakiem. O tak. W chwilę przed naszym startem nagrania w sumie przeczytałem wiadomość, że Deroko, czyli były trener MKS-u Benzin, został zwolniony z Ligi Niemieckiej, z United Volley, z Frankfurt. Pomyślałem, że może to byłby taki kandydat, który byłby na kieszeni Orsztyna który być może coś jeszcze w ten zespół mógłby tchnąć, tylko zastanawiam się, czy z tego zespołu da się jeszcze ugrać tyle, żeby to był zadowalający sezon AZS-u, bo biorąc pod uwagę problemy z atakującymi, problemy ciągłe ze zdrowiem Mateusza, Miki, no to nie wiem, czy naprawdę jest sens wydawać jeszcze kolejne pieniądze na trenera z jakiegoś takiego wysokiego poziomu, bo kto wie, być może właśnie takim szkoleniowcem okaże się Marcin Mierzejewski, i gdybym to ja miał decydować, to zdecydowałbym się właśnie na zostawienie Marcina Mierzejewskiego, bo to mi się wydaje, że idealna akurat okazja wiesz, dla niego. Wiesz, Filip, ale będąc trochę adwokatem diabła, no to czyli tej takiej wersji, w której Mierzejewski no nie, nie zostanie tym trenerem do końca sezonu, to, to trzeba zwrócić uwagę na to, że Oczczczen jeszcze niczego w tym sezonie nie przegrał. To nie jest tak, że Olsztyn, nie wiem, nagle drastycznie odpada w tym momencie w pozycji w tabeli względem tego, czego oczekiwaliśmy, że jest w tak, tak dramatycznej sytuacji w tabeli, jeżeli chodzi o liczbę punktów zgromadzonych, że, że nie jest w stanie e, podgonić nawet na to miejsce piąte, szóste, siódme, gdzie. Bo, bo celem, a celem, celem drużyny był awans do playoffów, jest awans do playoffów, a potem zobaczymy. No i wydaje mi się, że, że, że Olsztyn jeszcze nic nie przegrał, więc no potrzebuje hadrawy, jak, jak tlenu prostu, no to jest absolutnie niezbędny element układanki. No hadrawa, który wrócił do, wróci do dyspozycji fizycznej i do dyspozycji sportowej, albo nawet jest po prostu takim elementem, który potrafi dać odsapnąć Wojtkowi Żalińskiemu, nawet na początku, nawet na jakieś tam zmiany krótsze, jest po prostu absolutnie niezbędny. No więc ja te trzymam kciuki też za to, żeby te problemy zdrowotne się, się udało wyprostować, no bo. Myślę, że one nie były winą Marcina Mierzejewskiego, tak? No. Na pewno nie były winą. Ja mam tylko zawsze problem w sporcie, kiedy trenerem pierwszym zostaje asystent, no bo on też współtworzył poprzedni sztab. I pytanie na ile to jest zawsze kwestia tego, że te błędy wynikały z dużej mierze z jakiegoś prowadzenia zespołu przez pierwszego trenera, a na ile wynikały z błędów, które podejmował sztab trenerski jako całość. To jest zawsze pytanie trochę wynikające z samego układu tego, jak wygląda szat jaki jest podział obowiązku, więc tutaj ciężko powiedzieć, natomiast na pewno ma papiery na bycie dobrym trenerem, Marcin Mierzejewski, zobaczymy, czy już w tym sezonie, czy, czy jeszcze podżega na swoją szansę. Tak, no pierwszy mecz to pierwsze punkty AZS-u Olsztyn, pierwsze od pięciu spotkań w meczu wyjazdowym w Katowicach, no ale z kim innym tego Breaka nie rozegrać, jak jak właśnie z Katowicami. No i myślę, że to był, mówię, już nieco lepszy mecz AZS Solczny. Nie chcę tutaj jakichś bardzo daleko idących wniosków wyciągać, ale, ale wydaje mi się, że było dużo, dużo lepiej. No i teraz tak, taka mała ankieta też tam, na grupie Awangarda Siatkarska. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Taka ankieta została utworzona. Który z trenerów zostanie zwolniony następny? No bo tak, czy zwolniony, czy nie, nie dotrwa do końca sezonu? No i tam kandydatury były następujące: Piotr Gruszka. Mark Lebediew, Robert Frygiel i nie pamiętam jeszcze czwartej, czy czy Przemysław Michalczyk, czy, czy, czy tak, no, no mniejszy, no w każdym razie no te trzy główne kandydatury zebrały najwięcej opcji. No i tak, a Rzeszów w ostatniej kolejce w dramatyczny sposób przegrywa z Kuprum Lubin 0-3. do Zawiercie, przyjeżdża Zaksa Kędzierzyn-Koźle, no zawiercie faworytem oczywiście nie jest, ale znowu ta postawa sportowa wygląda bardzo, bardzo źle. No, a przed chwilą zakończonym meczu MKS Będzin 3 do 1 ogrywa celatę Czarnych radą. No, i, no i, i, i którego trenerów którego trenerów pozycja według was jest, jest najbardziej zagrożona? Nie wiem, chyba najgoręcej jest w Rzeszowie, przynajmniej tak miałem wrażenie wczoraj um, śledząc spotkanie. Pomiędzy. Nie wiem, czy, czy, czy sytuacja, w której prezes schodzi do drużyny no i próbuje motywować pomiędzy setami, no to trochę. Nie wiem, w sensie nie wiem czy za bardzo, czy się śmiać czy płakać? Akurat ja też powiem tak, że w trakcie meczu w Rzeszowie trochę przyznam się, przyłączałem na spotkanie Napoli napoli Juventus i tam też mi się taka jedna rzecz złączyła, no bo był taki czas w Napolu, kiedy to Aurelio de Laurentis też mocno się angażował w zarządzanie bieżące drużyną i to wyszło, nie wyszło na dobre, wręcz przeciwnie. Drużynie z Napolu i, i dopiero po ochłodzeniu sytuacji drużyna trochę wróciła do normy. Nie sądzę, żeby prezes który oczywiście był zawodnikiem bardzo charyzmatycznym, był zawodnikiem wybitnym, powinien schodzić na dół i, i przeprowadzać mowę, mowę mobilizującą, no bo też między Bogiem a prawdą, jak ona się skończyła, no zaczęło się od 0 do 7, no nie ukrywajmy, no zagrywki Tewaresza były dobre, były mierzone, były do linii, ale 0 do 7 to u chłopaków się mega ręce trzęsły. No. Dobra, co, to co Filip szepczał wilki w Rzeszowie, bo, bo, bo przykro to wygląda, przykro wygląda puste pod promie? przykro wygląda gra Rysowi. Um, ciche no, pod promie niesamowicie. No rozczarowanie, to jest tak, że mam wrażenie, że co Rysowia wydaje się wychodzić zawsze paści, to jakby znowu spadała niżej i niżej i niżej. I, 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 i powiem szczerze, że gdybym, gdybym faktycznie był, był kibicem Rzeszowa, to już moja cierpliwość chyba powoli by, by, by się naprawdę wykańczała. No i jak, jak, jak kibice faktycznie Rzeszowa do tego podchodzą, bo no bo, bo, bo po prostu ten poprzedni mecz wczorajszy no był dramatyczny, no możemy, możemy nie wiem, owijać bawełnę, możemy uciekać od drastycznych sformułowań, no ale Rysowia wyglądała na tle słabej drużyny ligowej, jeszcze słabiej po prostu. Z takich bardzo słabych meczów w Rysowie to mi się od razu przypomina debiut trenera Kretu w zeszłym sezonie, gdzie na podpromiu MKS będzie wygrał 3 do 0, a z Lubinem myślę, że Resowa zagrała jeszcze gorszy mecz, i nastroje, nie ma co tu dużo mówić, wśród y, sympatyków siatkarskich Rysowie są morowe, tak można krótko powiedzieć. Bo tak, wystarczyło, Przecież... wystarczyło spojrzeć na trybuny. Oczywiście czy bo też chciałem sprostować, w sensie, bo że, że twarze, bo twarze ja się kibiców, tym, że pod promie jest puste, bo, bo ja tak uważam na przestrzeni tego sezonu, że patrząc na styl, jaki prezentuje Rysowia, to jestem pozytywnie zaskoczony frekwencją i nawet we wczorajszym meczu. No dobra, no ale to wiesz, teraz jesteśmy pozytywnie zachwyceni frekwencją, a jakbyśmy cofnęli się 3-4 lata. Zaskuczony, wstecz... Nie zachwycony. Okej, okay, ale, ale jak mówię, jakbyśmy się cofnęli 3-4 lata wstecz, no to raczej nie szukalibyśmy tego jako pozytywów, że podpromie się zapełnia w jakimś tam stopniu, tylko raczej uznalibyśmy, że okej, okay, jeżeli nie ma tego pełnego podpromia, no to wtedy jest to sytuacja dziwna. <grym> a... znaczy jest to sytuacja gorsza po prostu, ale, ale nie dramatyczna, bo, bo jednak. Trochę ludzi natury sobie dalej przychodzi, więc to nie jest tak, że puste pod promie, ale, ale w sumie. No ale, nie dobra, ale rozmawiajmy. Wracając, no to C będą, będzie, będą dramatyczne kroki, drastyczne? Będzie zwolnienie, czy, 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 czy nie? Jak, jak to czujesz? bo czy, czy, czy Nie wiesz, byłbym absolutnie zaskoczony, chociaż po tym meczu z Lubinem ukazał się wywiad z prezesem Ignaczakiem, w którym jasno dał do zrozumienia, że zmiany na stanowisku trenera nie będzie. Będzie. Poważna wewnętrzna rozmowa z zespołem, ale o zmianie trenera nic nie, na no to nie wskazuje po prostu. Poważne wewnętrzne rozmowy, to, to mam wrażenie, że one nie przynoszą zbyt często skutku, no ale zobaczymy. Tak czy inaczej, jestem pod wrażeniem wytrwałości, cierpliwości prezesa Ignaczaka. może nie wiem, kwestia jakiejś tam relacji, zażyłości z Piotrem Gruszką też wchodzi tutaj w grę. Nie mówię, że zarzucam jakiś nepotyzm, tylko mówię po prostu, że okej, okay, no uważa, że jego kumpel zasługuje na nieco więcej zaufania i, i zasługuje na to, żeby tę drużynę spróbować wyprowadzić z dołka. Tyle tylko, że jak mi się wydawało, że resowie już z tego dołka wychodzi, to mam wrażenie, że właśnie znowu znowu wracają i, i, i podobnie Czarni radą. No to jest drużyna bardzo nierówna, ale no to jest w ostatnich pięciu spotkaniach jedno zwycięstwo. Tylko. I w ogóle to też tak jeszcze w takich naszych dyskusjach zastanawialiśmy się nad czymś takim jak power ranking. Jakbyśmy spojrzeli sobie na formę w ostatnich pięciu spotkaniach drużyn plus ligi. No to tak, Olsztyn, jeden punkt na 15 możliwych do zdobycia. Na, zaczęli od 7 zwycięstw dwóch porażek. Trew Gdańsk, 3 punkty na 15 do zdobycia. Czarni Radom, 3 punkty na 15 do zdobycia, jedno zwycięstwo. Zawiercie, jedno zwycięstwo z Olsztynem. Cztery porażki, trzy punkty. No to są, to, to, to są wyniki punktowe na poziomie Bydgoszczy w tym momencie. No. A Bydgoszcz jest na szoruje pod nie tabeli, i, i, i w zasadzie no znowu wracamy do tego, że no w tej lidze. Mówię, Resowia wygląda zaskakująco dobrze, no bo no Resowia wygrywa, właśnie, Resowia wygrywa 9 punkt, wygrywa 3 spotkania z pięciu i ma aż 9 punktów w ostatnich tak, tak. pięciu Może to jest, wiesz, może na to patrzy prezes Ignaczek, natomiast to też jest pewnie w jakimś tam stopniu delikatnie złudne, bo zwróć uwagę, czy zwróćmy uwagę, że dwa pierwsze spotkania z tego power rankingu były grane jeszcze przed przerwą świąteczną i już po tej przerwie chociażby właśnie Resowia, dwie, dwie porażki, jedno zwycięstwo. Suwałki podobnie, Radom tak samo, Zawiercie tak samo I, i powiem tak, Czarni drużyna jest dla mnie zbudowana w sposób lekko absurdalny, przynajmniej na tym momencie sezonu, jeżeli w tej chwili gra ofensywna poza atakującym, który przez cały sezon trzyma w miarę równą formę, opiera się na Sanderze, który przychodził awaryjnie, on przychodzi przecież awaryjnie tak w, w racji tego, że kontuzji doznał Alen Szket, no to coś w tworzeniu drużyny mam wrażenie jest nie tak bo, bo mówię zawodnik sprawdzony awaryjnie okazuje się nagle być pierwszą opcją w ataku jeżeli gra fantastycznie tak jak z Gdańskiem no to udaje się wygrać po tej breku jeżeli gra przeciętnie albo bardzo przeciętnie tak jak dzisiaj no to wygrywać się nie udaje no to, to jest pewien problem na pewno do tego dochodzi też dość zawstydzająca, chyba tak to można powiedzieć porażka z gością, bo bo tak, jednak tak, że... 17 spotkań bydgoszczy, tylko właśnie Radomianie zostali pokonani przez zespół z Wisły, MBKS u Wisły Bydgoszcz, też w sumie swoją tak. drogą od razu mi się krótki temat nasuwa Enea, sponsorem bydgoszczan, zastanawiam się czy to jakieś będzie jasne światło już w tym sezonie, czy to raczej sezon po prostu do dogrania i zaczynamy z czystą kartą od pierwszej ligi, no bo Jakoś trudno mi wierzyć, że wraz z przyjściem sponsora nagle poziom sportowy pójdzie znacznie do góry. Ile na osób tyle? było na meczu Rad yy z Radomiem? 380? <laughs> no tak mhm. wydaje, wydaje się jakby no, siatkówka w Bydgoszczy przestała interesować kogokolwiek. Nigdy, nigdy nie miałem poczucia, że w Bydgoszczy ta siatkówka interesuje bardzo wiele osób. W zasadzie jedyny taki moment, w którym miałem wrażenie, że taki impuls był to wtedy, gdy gdy grał tam Stefan Antiga, Michał Masny, właśnie Dawid Konarski, co naprawdę świetną drużynę tak, Andrzej Wrona, świetną drużynę stworzyli. Wtedy i... właśnie dyrektor Bydgoszcz, oni wygrali fazę zasadniczą w tamtym sezonie i półfinale odpadli z Rysowiu dopiero. Tak, ale, ale no poza tymi sezonami to w zasadzie w zasadzie dość rozczarowująca frekwencja, raczej no raczej nijaka postawa też sportowa, no taki średniak, średni, średniak albo średnie stany niższe, no ja myślę, że nea tutaj nic nie pomoże, no nie ma, na, nie ma zawodników na rynku transferowym, którzy mogliby tę Bydgoszcz nagle jakoś drastycznie wywindować w górę w tym momencie już 7 punktów straty i jeden mecz więcej rozegrany niż MKS będzie, Na no, przypomnijmy, że w tym sezonie Bydgoszcz, znaczy Bydgoszcz no w tym momencie, gdyby tak, gdyby tak zakończyła się Liga, no to Bydgosz spada i to nie ma, nie ma barażu, nie ma nie ma, nie ma walki żadnej już o o utrzymanie z drużyną u nas 13 miejsca, Bydgoszcz spada i wydaje mi się, że no to, już, to jest bardzo dużo, 7 punktów przy takiej formie Będzina do Kuprum Lubin punktów 9, no to kolejek do końca sezonu już aż tyle nie zostało Bydgoszcz, 9. tak 9-9 kolejek, Bydgoszcz jedno zwycięstwo, musieliby nagle naprawdę wykrzesać jakieś rezerwy z, z tego potencjału a wydaje mi się, że oni grają po prostu na miarę swoich możliwości ja, nie, mam, ja nie, nie uważam, że oni grają poniżej tego, co, co grają, a nawet uważam, że może grają więcej niż myślałem. No ale inne drużyny po prostu są lepsze, są, są lepiej złożone personalnie. I... Paradoksalnie to, że jest taka spoczyna tabela, jest ich przekleństwem, bo nie ma drużyny, która de facto, której tak, oni dokładnie. mogliby się złapać. Fajnie, że jest NEA, trochę martwi, że to jest kolejny podmiot publiczny i jak słucham wiceprezesa Czarneckiego, który cały czas chwali się podmiotami publicznymi, to sobie myślę... No tak to my daleko nie zajedziemy na podstawie samych modelów publicznych, no bo ich liczba jest ograniczona i też musi wrócić taka moda na siatkówkę, ona myślę, że musi wrócić, jeżeli ta liga będzie takim rarytasem, a nie tak jak jest teraz, że wiesz, no codziennie leci siatkówka, codziennie jest jakiś mecz, bo, bo, bo po prostu to wtedy przestaje być towarem pożądanym, po, po towarem, wiesz, za którym tęsknisz. No to mówię, no akurat nie rozwiążemy problemów sponsoringu i tego, że w zasadzie bardzo niewiele spółek prywatnych angażuje się w sponsoring i w zasadzie większość lig zawodowych może poza ekstraklasą w piłce nożnej opiera się o pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. No więc kolejna spółka Skarbu Państwa ratuje kolejny klub w, w sporcie zawodowym w Polsce, czyli Wisłę Bydgoszcz, no ale myślę, że nie uratuje ich przed, przed spadkiem. Tak, w sporej mierze Puzzliga buduje na piasku swoje fundamenty, tak można powiedzieć. Hubert Malinowski, dziennikarz z Bydgoszczy, napisał na Twitterze, że poszukiwania wzmocnień w Bydgoszczy trwały od grudnia, a okno transferowe kończy się w piątek. Skoro do dzisiaj nie mamy żadnych ważnych wiadomości, no to można się spodziewać, że raczej znaczące wzmocnienia nie zostaną poczynione, bo też nawet trudno jakiekolwiek nazwisko sensowne rzucić. Przydałoby się na pewno. Ktoś chyba na przyjęcie. Ale chodzi mi do głowy. Tak, może tak. Może, chyba, może. Że Allend, chyba, że Alen Szkiet nadaje się już do grania, no to może tak. No, ale. Znalazłyby się tak. kilka kandydatur na atak, ale, ale to może bardziej do Orsztyna niż, niż do Bydgoszczy, bo akurat Bydgoszczy tączka Szterna zastępować nie trzeba. Dokładnie, Tą, tączek Szterna, akurat ta najjaśniejsza postać Wisły Bydgoszcz. No wiecie, no to mówię jeszcze tak, ostatnia myśl o tych, tych spółkach skarbu państwa, no w zasadzie. Czarni, mecz Czarni Radom z Wisło Bydgoszcz, to w zasadzie wygląda na to, że to były derby NA. Bo to taka. cernowiecie. wiecie, no, no, bo, no bo tak, tak to wygląda. No, nagle okazuje się, że grupa Azoty sponsoruje tych klubów ileś tam w różnych dyscyplinach i, i, i Orlen na przykład tu reprezentację, tu właśnie werbę Warszawa. I nagle mam wrażenie, że PGE przecież też, te, te, też kilka. W, w kilka podmiotów. Enea chyba jest sponsorem Pucharu Polski, tak? Tak, tak, tak więc no to trochę, trochę zastanawiam się na ile te wszystkie decyzje są decyzjami biznesowymi, a na ile są decyzjami politycznymi na zasadzie, okej, okay, no nie możemy pozwolić na to, żeby ta fasada profesjonalnej Ligi Mistrzów Świata skruszała, no bo, bo no ale, ale dobra, no jakby nie, 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 nie zafiksowując się na tym, hmm, czyli co, czyli Prygiel, gruszka, czy Lebediew, Le, Le, Lebediew, tak, Którzy, który z nich najbliżej według was odejścia z, z klubu. W sensie, czy, 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 czy spodziewać się takich ruchów, czy, czy nie? Oresowi już porozmawialiśmy, no to może radą, tak? Radą? Nie myślę, że Brygiel, Robert Prygiel jest tyle lat już. Myślę, że to zaufanie nie jest bazowane tylko na tym sezonie. I przy, przy tym że dalej Czarni stracili szans przy tym, że przed meczem z Bydgoszczem wygrali z Gdańskiem, no to bym się nie spodziewał. Okej, okay, dzisiaj nie wiem, dzisiaj, czy zagrali dobrze, czy słabo. on no Dzisiaj nie, nie zagrali na tyle dobrze, pokonać drużynę w gazie, bo mówię, no, problem jest taki, że bardzo zawodził cię Włodarczyk, i myślę, że ściągając go, korzystając de facto z ostatniego wolnego Polaka, o którym byśmy powiedzieli, by że jeszcze przed wyjazdem był wyróżniającą się zawodnikiem w lidze. Właśnie po tym sezonie we Włoszech, kiedy ofensywnie zbierał mocne statystyki, przewałkiwano przecież o zainteresowaniu Trento. No i ten ktoś przychodził do Radomia, myślę, że były zupełnie inne oczekiwania wobec niego i to jest pytanie, na ile problemy całej drużyny bazują na tym, że tego Polaka na przyjęciu, który daje określony poziom, brakuje. Z drugiej strony za dużo obcokrajowców jest w tej drużynie i to, co mówiliśmy, na środku brakuje zawodnika przy jeszcze Relatywnie niskiej formie, ale na pajenka, co widzimy. Brakuje zawodnika, który da jakikolwiek plus na, na środku, bo mam wrażenie, że Radom w ogóle nie robi zagrożenia na środku, przez co, nie licząc Sandera, gra rzadko, super rzadko pipe. Em. Radom nie wydawał się być najlepiej złożoną drużyną już przed startem ligi, w szczególności właśnie ten problem z limitami. I, i teraz, no mówię, trochę. No albo, albo Brendan, Brendan Sander jest postacią talentu. Sportowego swojego swojego brata, swojego brata i faktycznie radą kryłuje sobie postać, która może stać się liderem w nie wiem sezonie kolejnym. No ale, no to w jak słabej formie jest Wojtek Włodarczyk, jeśli no, zawodnik w sumie sprowadzany w trakcie sezonu, nagle no, wygry, wygrywa z nim rywalizację i to tak wygrywa rywalizację, że, 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 że Wojtek Włodarczyk no, w zasadzie nawet no, nie wącha parkietu. I wiesz, no, albo... pod to musisz całą budować linię szóstkę, no bo nie zagrać w jednym momencie. Sander, Protopsaltis, Wincić i, i, i Pajęk. Taki musisz kombinować i już na tym tracisz. No i... tylko, tylko jeśli obejrzeć tę radomską kostkę Rubika od strony kolejnej barwy, to jeszcze się można zastanawiać, czy za słabą formę właśnie nie powinien odpowiadać Robert Prygel. Bo jeśli kilku zawodników naraz znajduje się w słabej formie, no to może nie szukać przyczyny w jednym z nich, Bierz. tylko właśnie na szerszym dystansie. Zawodnicy znajdują się w słabej formie i no i, i pomysł na drużynę też musiał być, w tym pomyśle musiał uczestniczyć Robert Prygiel przed sezonem, tak więc no zobaczymy. No już było, nie było, tych sezonów kilka w Radomiu spędził. Może to też jest znowu dokładnie to samo, co, co ratuje też innych trenerów, że w zasadzie wszystko jeszcze w tej lidze może się wydarzyć, że nikt nie chce zbyt drastycznych kroków podejmować, bo, bo, bo w sumie pytanie, czy to nie rozreguluje drużyny nawet bardziej niż, niż pomoże, czy to bardziej nie przeszkodzi niż pomoże. No ale ja było, nie było tych zmian trenerów jeszcze kilka w tym sezonie, myślę, że się spodziewam. Nie wiem, czy to będzie ta kolejka, czy to będzie przy ciągu dwóch, trzech, pięciu kolejek, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym, no nie wiem, zacznie się trochę ciepło robić, w kontekście walki o playoffy co po niektórym drużynom, no to wtedy może ta presja faktycznie sprawić, że za spust nacisną prezesi, no i po prostu odstrzelą swoich trenerów. No dobra, ale powiedzmy sobie jedną rzecz, która mnie zastanawia, no bo Jastrzębie zwalnia, przychodzi trener topowy, slobodankować mistrz Europy, mają na to budżet, zwolni zespół troszeczkę niżej w tabeli i co, będziemy sobie robić, mieszać w tym kociołku, że Ktoś przed chwilą zwolnił jednego trenera, do my go weźmiemy do drugiej drużyny? Czy też będziemy szukać, nie wiem gdzie, w asystentach? Czy będziemy szukać, ja wiem, na rynku francuskim, niemieckim? No to jest pytanie, które mnie mocno zastanawia. Czy będziemy szukać, nie wiem, jeszcze Lolo Bernardi nagle w magicznie? No nie wiem. Nie mam absolutnie pojęcia, co miałoby się dziać w takiej sytuacji. Myślę, że akurat polskie kluby nie są jeszcze w aż tak dobrej sytuacji finansowej, żeby mieć pewien zapas budżetu na szkoleniowca z najwyższej klasy. Aż z kolei nie chciałbym żeby właśnie trochę parafrazując to, co, znaczy nie parafrazując, ale taka, takie porównanie mi przyszło dziś, kiedy już usłyszałem, że od samego her mieszania herbata słodsza nie będzie. Czyli jeśli będziemy się mieszać ciągle w tym samym gronie trenerów, to raczej skoku jakościowego nasza liga nie zrobi na płaszczyźnie, właśnie trenerskim. Przytem życzyłem przykład tego Stelio De Deroko i no, nie sądzę, żeby jego przyjście Jakoś znacząco miał odmienić grę któregokolwiek zespołu, więc tu, ok, można się zawsze zastanawiać nad tym, że może by wypadało trenera zwolnić, ale trzeba mieć jeszcze plan B. No i zobaczymy. No, tego planu B nie muszą na pewno poszukiwać drużyny z czołowej czwórki. Tam trenerzy spisują się bardzo dobrze, a o meczu kolejki może po dźingielku. Szósty set. Werwa Warszawa, orlen paliwa, kontra Jastrzębski Węgiel, mecz rozgrywany na torwarze. 3 do 0 Warszawa, ale to nie było takie 3 do 0 jak 3 do 0 na podpromiu. To było no, naprawdę fascynujące 3 do 0 z, w zasadzie z każdym setem, który miał historię zwrotów akcji i traconych przewag, wypracowywanych przewag przez jedną, drugą drużynę. No i może wydawałoby się, że to jest. Nie wiem, symbol tego, że ten mecz nie był dobry, no ale ten mecz był naprawdę świetny, no bo te przewagi i te serie wynikały z bardzo dobrej gry obu drużyn. Podobało Wam się, panowie? Bardzo się podobało. Ty nawet też pisałeś na Twitterze, że e, miałeś takie myśli w pierwszym secie, że o, tutaj Jastrzębie w gazie kopiące zagrywki nagle podważa najlepszą nieprzyjęcia w lidze, ale z drugiej strony na zagrywkę poszedł Blizzard i wszystko się odwróciło. E, imponuje Warszawa. Kolejny mecz. Grając hmm, pół prawym skrzydłem, to czy Jan, wyszedł Janek Król, zmienił go Igor Grobelny, dał swój duży impuls i na zagrywce w ataku był w miarę skuteczny, dołożył swoje blokiem. Duże wrażenie robi na pewno gra drużyny Warszawy Warszawie w polskiej lidze, bo są niesamowicie stabilni. Jak nie kwolek, to Tilly gra lepiej, a cały czas równy poziom trzyma Brizard. także. Tak, miał, być, miał być Udrys z pomocą Warszawy, a w sumie Warszawa radzi sobie bez Udrysa. Lepiej. Lepiej, bardzo dobrze. Filip, jak, jak wrażenia twoje? Podzielam zdanie, że to był jak na 3 do 0 to, to dobry mecz, chociaż też znalazłyby się kilka aspektów, które świadczyły o tym, że może niekoniecznie tak było, no bo myślę, że pierwszy set 18-14 dla Jastrzębia, po czym Warszawa kończy tego seta bilansem 11-3. Więc takie serie myślę, że akurat na tak wysokim poziomie może średnio przystoją, ale to tylko taki jeden mały kamyczek do tego ogródka tego spotkania. Ogólnie to fakt, podobało mi się, no i rzeczywiście imponuje mi Warszawa, no bo właściwie, okej, okay, grają bez pierwszego atakującego właściwie Udrysa, no i też grają bez drugiego, czyli bez Brama Van mm, okay, to... Igor, Igor Grobelny, który łata tam dziurę na ataku, no bo słabo zaczął Jan Król, no to... Tak, no jest właśnie, właśnie to dobra jest... alternatywa, Bo tak, nawet tak. dobrze się pokazał w tym meczu właśnie z Jastrzębiem, ale no jest to bądź co bądź dosyć odległa alternatywa niż pierwotnie zakładano, dlatego tym większy szacunek dla Warszawy, za to jak sobie radzą. Jest, jest błogosławieństwem Andrzeja i to, że Igor Grobelny jest w sumie dość uniwersalnym zawodnikiem i on, i on w tym, na tej pozycji no, prawo, prawo skrzydłowego atakującego on radzi sobie, radzi sobie naprawdę dobrze, no, ale w no, innych, innych bohaterów szukałbym jednak w drużynie Warszawy, no i Antoine Brissard no, wydaje się, że Jastrzębski Węgiel no, trzyma ich za gardło w pierwszym secie wchodzi na zagrywkę seria chyba trzech czy czterech zagrywek z rzędu nagle z meczu, który wydaje się być zupełnie pod kontrolą Jastrzębia robi się remis i ta siła mentalna i właśnie umiejętność odwrócenia w zasadzie postawą pojedynczych zawodników gry podobnie zresztą, no nie wiem, no, Bartek -Folek, no nie grał dobrego meczu, a swoje na bloku i na zagrywce zrobił Kevin Tili, no, Piotrek Nowakowski, tak? No, w zasadzie w momencie, w którym Jastrzębski Węgiel nie wywierał mocnej presji na przyjęciu Warszawy, gdy Warszawa sobie z tym przyjęciem radziła, no to do bólu, no. środek, środek Nowakowski, Nowakowski, raz na jakiś czas wrona, raz na jakiś czas pipe i, i no, nie, nie, znalazł, nie, znalazł, nie znalazł na to recepty Jastrzębski Węgiel, gdzie no, ewidentnie nie domagał e, Julien Linel. Ja mam taką wiesz, tezę też troszeczkę wynikającą ze znajomości trochę psychologii sportu i każdego sportu, że jest takie coś jak prawo serii i zawodnicy z Warszawy, każdy zawodnik z Warszawy jest na fali znoszącej w ogóle w ostatnim czasie, no bo tak Kwolek kariera idzie modelowo, jesteśmy w prezentacji. To samo, to samo dzieje się z przede wszystkim Brizardem, tak? Czy, czy, czy Stilim. Wszystko ostatnio im wychodzi. Awansowali na igrzyskach. Gdzieś te pozytywne jest, są w nich pozytywne emocje i pewna taka wiara w siebie. Skoro odwróciliśmy bo, chociażby mecz ze Słowenią, to, odwró to w, 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 odwrócimy każdy set. Myślę, że te, ten mental jest wysoki w drużynie Warszawy. Tak, mental jest wysoki. No i tutaj na pewno jest to kolejny, kolejny argument za, no, za tym, że no, nie można nie doceniać i Anastaziego, no bo wypracowanie siły mentalnej w drużynie, która ma swoje słabości. No bo to nie jest tak, że to jest drużyna, która jest złożona z, perfekcyjnie, jakby że wszystkie klocki tam działają. Nie no te, te do... słabości pokazała Perudzia. Tak, a, ale, ale na poziom naszej ligi naprawdę wspaniały, wspaniały mecz. I Jastrzębski Węgiel wcale nie wyglądał źle. No właśnie, to jest paradoks, że, że, że Jastrzębie wcale nie wygląda źle, bo przecież no i z i, i zenitem kazaj na wyjeździe e, zwycięstwo w Tajbreku po bardzo emocjonującym meczu i w lidze te, punkty, te punktowanie bardzo dobre. No ale w bezpośrednim meczu, który mógł ich gdzieś tam wywindować w górę tabeli, nie poradzili sobie. No i Filip, jak myślisz, no. W czym, w czym gorsze było Jastrzębie? Bo, bo były takie momenty, w których wydawało się, że no nawet nie są gorsi, a nawet są lepsi w niektórych elementach. Nie pojawił się na błysku Christian Froma. Myślę, że może by trochę dołożył ze względem gry już Juliana Linera, który niezbyt dobrze, mam wrażenie, że zagrał z Zaxą, pomimo tego, że Warszawa tam ten mecz wygrała i też po prostu słabo, moim zdaniem, grał z Werwą. także. Sądzę, że tutaj bym poszukał jakiejś tam jeszcze dziury tymczasowo, bo sądzę, że Linel z czasem powinien grać lepiej, biorąc pod uwagę jego niedawne jeszcze problemy zdrowotne. Oprócz tego myślę, że nie najlepszy mecz w wykonaniu Davida Konarskiego. Z kolei już rzuca się w oczy rosnąca dyspozycja Tomasza Fornala. No, Warszawa też ma jeden atut taki, że w zasadzie kto by nie skakał na bloku, czy ze, czy ze skrzydłowych, czy ze środkowych, to, to jest bardzo trudno się przebić. No i to już nie pierwsza drużyna z, też z czołówki, która pokazała, że no ma, ma problemy ze sforsowaniem takiego bloku. Bo, no bo nie radził sobie też Dawid Konarski do końca, tak dobrze. Nie radził sobie Julian Linel, no a no nie wszystko rozegrasz na, na środek na pojedynczy blok, tak? Więc więc Warszawa udowodniła moim zdaniem swoją przewagę na bloku i udowodniła swoją siłę mentalną, no bo. Mówię, tu, tu na przykład, mówię, gdyby to był jeszcze bardzo dobry mecz, kwolka, ale nie był, więc pomimo tego, że no gdzieś może brakowało prawego skrzydła, gdzieś brakowało Bartka-Kwolka, to, to jednak cały czas jakości w tej drużynie jest, jest bardzo, bardzo dużo. I, no I wydaje się, że werwa Warszawa zmierza w kierunku no, tego, żeby tę, tę rundę zakończyć, jako co najmniej pierwsza albo druga drużyna ligi. To teraz temat z ostatniej chwili. <noise> Filip, nie wiem, czy już zdążyłeś przeczytać, czy nie zdążyłeś przeczytać. Zdążyłem, ale nie chciałem przerywać. <noise> no, to, no, no to właśnie, chciałem domknąć temat e, meczu w Warszawie. No i chyba dość szokująca informacja. E, Michał Masny, rozgrywający Aluronu Wirtu CMC Zawiercie, mieszkający na stałe w Bydgoszczy, przechodzi do. Wisły Bydgoszcz, a w jego miejsce do zawiercia Piotr Lipiński. Czyli powiedzmy, wiek się zgadza, bo w sumie jeden i drugi rozgrywający już gdzieś blisko czwórki z przodu, albo w przypadku Piotra Lipińskiego już są czwórką z przodu. Wyraźnie już. No ale no, szczerze przyznam, że na ten moment jestem trochę skołowany i nie wiem, co, co, co o tym myśleć, żeby nie było. Piotr Lipiński nie gra złego sezonu, tak, ale, no, ale mimo wszystko. Jest to dla mnie zaskoczenie, ciekaw jestem jak taką decyzję nie wiem, może tłumaczą władze klubu. No bo... Też mnie zastanawia, wieś, jedna rzecz, że Masny uzyskał polską licencję, korzystano z tego ostatnio, żeby grać Werchesem, yy, Ferreirą i Pęczewem no i nagle teraz albo pierwszy będzie Arsip do który ostatnio wyglądał nawet chyba lepiej od Masnego, albo Piotr Lipiński. Pytanie jak znowu to w zawierciu łożą. Dla mnie ta decyzja ciekawa, bo a, pokazuje, że Mam wrażenie, że to pokazuje dla mnie jakiś tam spokój, który jest w zawierciu, że te wyniki nie powodują takiego pożaru, jaki może się wydawać, że powodują, skoro odpuszczamy pierwszego rozgrywającego, pewnie na jego prośbę w jakimś stopniu, albo na jakieś porozumienie, żeby on przeszedł do drużyny innej w lidze. I dwa, no, no nie wiem, jestem bardzo ciekawy, kto będzie prowadził grę, czy to ma być Piotr Lipiński, który będzie musiał się zgrywać z zawodnikami, czy to jest czas na szansę dla, dla że. Potrzebuję chwili do na namysłu, nie tak poważnie mówiąc, to akurat nie na pozycji rozgrywającego spodziewałem się jakiegoś ruchu w Bydgoszczy, bo to, znaczy okej, okay, w sumie nie wiem, kto bardziej, komu bardziej ten ruch był na rękę, czy akurat Zawierciu, bo coś na linii Mark Lebediew, Michał Masny nie układało się najlepiej, czy może to właśnie Bydgoszcz nalegała na to, żeby takiego rozgrywającego do siebie ściągnąć, ale no jeśli już Bydgoszcz rzeczywiście miał jakiś zapas finansowy i koniecznie go chciała jakoś spożytkować, no to nawet na tym rozegraniu ściągnięcie Michała Masnego, no to chyba trzeba było ocenić na plus, aczkolwiek jestem dosyć mocno zaskoczony taką z jednej, z jednej strony na, Tak, z jednej strony na plus, no ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy wskazywać m, elementy w Bydgoszczy, które wymagają wzmocnienia, no to przyjęcie. Piotr Klipiński nie wydaje mi się być osobą, którą, która zawodziła raczej. raczej no na, ja na przyjęciu Po prostu na przyjęciu. Tak i, i z, tego, z tego tytułu jest to zaskakujące. Mm, no... Tak jak mówię, no to, że Michał Masny mieszka w Bydgoszcz na stałe, może być takim argumentem, no bo zawodnicy nie są robotami też. To też w pewnym momencie jakaś tęsknota, rozczarowanie, smut, smutek też może wpływać na Twoją formę sportową. No jeżeli on faktycznie Bydgoszcz jest jego miastem, no i ma to jakąś tam rozłąkę z rodziną, pracując w Zawierciu, grając w Zawierciu no to w pewnym momencie może po prostu nie był w stanie wykrzesać sobie siebie iskry, e, może po prostu ta tęsknota faktycznie mu już, już, już przeszkadzała, no bo czasem, czasem po prostu sytuacja jest nieskomplikowana, nie chodzi, to nie musi być tak, że będziemy się doszukiwać nagle konfliktu z Markiem Lebediewem i tak dalej. Może faktycznie to jest tak proste, jak to napisali, że chciał znowu mieszkać z rodziną, ale może nie. No te jakieś świadczenia, do... zawsze nie wiem, jakie czytać, czy one są w 100% tak, jakie, jakie, jakie są, czy po prostu to jest przekazanie jakiejś informacji, tak żeby była ona najbardziej podstawowa. Zobaczymy. czy Pytanie: Czy jest szansa, żeby jeszcze tą plusikową siatkówkę w Bydgoszczy uratować? To jest pierwsze pytanie, bo, bo też myślę, że będzie potrzeba znowu czasu na zgranie Michała Masnego, bo nie ma co ukrywać. Na pewno on idzie, żeby być tam pierwszym rozgrywającym. To jest pierwsza rzecz. A druga, no mówię, pytanie, co się wydarzy w zawierciu, kto będzie miał prowadzić grę. No i, I jak to wpłynie na limitę obcokrajowców tak, znowu. Tak, a w Bydgoszczy zobaczymy, czy Masny lubi biegać. No właśnie, co. Bo, 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 to, bo, to, bo to jakość przyjęcia w Bydgoszczy nie jest na najwyższym poziomie, więc no nie, nie, że zawiercie nagle dysponowało jakimś bardzo stabilnym przyjęciem w tym sezonie, ale, ale wydaje mi się, że Michał Masny musi być gotowy na to, że jego kondycja będzie. Przetestowana. No i druga giełda, giełda, plotek z ostatniej chwili. Gdzieś pojawia się informacja, że być może Daniel Castellani będzie trenerem Idykpolu AZS-u Olsztyn. Jak uważacie? Czy to byłby dobry ruch, czy to nie byłby dobry ruch? Jest, są na to środki, że i tak to chyba dobry. Myślę, że to jest trener, który ma ukształtowaną wartość, trener, który wprowadza zawsze do drużyny spokój i wprowadza dużo do doświadczenia i myślę, że on zna realia dalej mi się wydaje mimo mimo pływu czasu, który spędził w Polsce. Myślę, że ma pojęcie o realiach plus ligowych, ma pojęcie na, na czym polega ta liga jaka, że jest bardziej techniczna niż siłowa. E... Dużo mi się wydaje, też dałoby dałoby z zawodnikom z dojść na młodszym stalaniem i zakładam, że to na pewno byłoby bardzo na pewno bardzo ciekawa Postać, aczkolwiek jeśli prześledzić jego karierę dotychczasową w ostatnich kilku latach, to na pewno nie jest ona usłana, usłana różami. Został zwolniony w zeszłym sezonie z brazylijskiego Fundwik Zastąpił go Re Renan Zotto, aktualny selekcjoner kadry Brazylii i zdobył Mistrzostwo Brazylii. Kibice Fundwik Taubate zarzucali Castellaniemu, że trochę faworyzuje swoich rodaków, bo tam został ściągnięty Facunto Conti i Nicola Zuriarte. I uparcie na nich stawiał kosztem chociażby. Brazylijczyka. To w Olsztynie na razie tego problemu mieć nie będzie, bo nie może stawiać na kogoś uparcie, bo ma do wyboru tylko po jednym zawodniku na ataku i dwóch zawodników na przyjęciu, więc w zasadzie no tam tylko, tylko można byłoby się zastanawiać nad pałem wockim, więc może to. Nie bo... wiadomo, czy któryś z Olsztynem nie ma argentyńskich korzeni. No, pracowali razem w reprezentacji, chociażby mi się z Europa 2009 rok, prawda? No, mówię, ja utrzymuję, że Marcin Mierzejewski też mógłby sobie poradzić w roli pierwszego trenera. Może sam uznaje, że jeszcze nie jest gotowy na takie wyzwanie. Zobaczymy, czy te plotki się potwierdzą. No i tak właśnie omówiliśmy chyba sytuację w Plus Lidze. Jeszcze może o pozostałych meczach. To tak mieliśmy taką tradycję, że jednym zdaniem o każdym meczu, o którym nie powiedzieliśmy, no to jeszcze nam zostaje PGS Krabę Hatów BKS Wisła Bydgoszcz. 3 do 0. Kuba? Rewelacja. Skra weszła w nowy rok z nowymi siłami. Widać było, że przepracowali ten okres bardzo dobrze. Też. No, de facto nikt, poza Jadit Purem nikt nie wyjechał, bo Katic został. No procentuje i w... ta praca zrobiona. Wspaniały mecz hubera. Więc... 19 punktów schyli mi czoło. No, skra pokazuje, że i rotuj... Teraz znowu zaczął dwa mecze petkowić bardzo dobrze, więc o, i będzie mocna skra. Tak, już, już jest mocna skra i, i to też zapowiada nam wspaniałe półfinały, myślę, no bo nie wiem, jak będzie z tymi meczami ćwierćfinałowymi, no ale w półfinale, no, czy to będzie był hatów Warszawa, czy był hatów Jastrzębie, czy Zaksa był hatów. Będą dymy. Będą, będą dymy. Jak to mówi, jak to mówi Kuba. MKS będzie 3 do jednego z Cerradem MNO Czernymi Radą. Filip. Ja mogę, mogę cię wesprzeć jak coś. Mecz skrzydłowych mam wrażenie. Przynajmniej tak uważnie oglądałem dwa pierwsze stety tak to wyglądało, że środkowi tam właściwie nie odgrywali żadnej roli. Właściwie w Radomiu tylko Karol Butryn grał na dobrym poziomie, a reszta mnie zawodziła. Z kolei po stronie Benzina bardzo wyróżniał się Rafał Faryna i drugi Rafał, tak, czyli Rafał 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 Faryna MVP w ogóle całego spotkania. więc. Tak, Rafał Faryna MVP i trzeba przyznać, że on wy, wygląda po prostu imponująco. Tak on, I tak. jeszcze do niedawna mówiło się o nim tak w trochę sposób... E, Niezbyt przekonujący, że to może być dobra atakująca, ale myślę, że z każdym kolejnym meczem można się przekonywać, że to jest naprawdę plus ligowy poziom, tak przynajmniej na razie można powiedzieć. No, Tak, A co, a co więcej, po nie? wygląda? ma dużą, jak ty kiedyś powiedziałeś, ma kafar w łapie. Tak, i to, i to tym kafarem bije celnie, bo, bo to też jest istotne, no bo tam to, to że zawodnicy tak, mają siłę, tak, to, tak, tak. to nie wystarczy. Dobrze też. E... Do... Tak. Dobrze w ogóle wygląda zespół, będzie na w ostatnich spotkaniach, bo oni chyba na pięć meczów wygrali cztery, czy na sześć meczów wygrali pięć, coś takiego. Tak, tak. Więc tak. Zaczyna, Jakub Bednaru zaczyna, zaczyna panować nad tym zespołem po tych wszystkich przejściach z odejściem Fajaziego i, tak. i Sandersa, i wydaje się, że to zbiera... będzie groźny rywal w dalszym tak. tak. części sezonu. Tak, czy zbiera pan punkty? No to mówił, że zacznie <laughs> i, i zbiera już Kuba Bednaru punkty. Um, Aluron virtus CMC zawiercie z Axel. No to wspominaliśmy, że ta wy porażka się wydarzyła, a, a tutaj no wydaje mi się, że mm, no właśnie ta zmiana Michała Masnego, no już wspomnieliśmy o tym, o, tym, o tym transferze, no ale Do Dosancz wyglądał naprawdę przyzwoicie na boisku w trzecim secie, mm, no a Zaksa zagrała swoje, czyli równe rozłożenie punktami, w zasadzie każdy zawodnik coś tam dokładał specjalnego od siebie, David Smith 6 bloków, Arpad Baroti, tam bardzo wysoka skuteczność, chyba tam dwa asy, dwa bloki. No zrównoważona, zbalansowana gra całej drużyny i, i, i też bardzo dobry mecz Be Benatoniutiego. Tak, tak się, tak się troszeczkę zdradzę taką kuchnię naszą, się śmiałem do was w tygodniu, bo miałem przyjemność akurat być w siedzibie, w siedzibie grupy Azoty w Kędzierzynie, że tam ostatnio słabsza forma Barotiego, że nadchodzę, no, natomiast no, widać, że poczuł presję Węgier i, i zagrał bardzo dobry mecz, tak ta, ta naprawdę to po prostu Zaxa wróciła do swojej gry, wykorzystała problemy rywala i myślę, że to zwycięstwo też im pomoże, no bo mogą pewnie będzie im łatwiej już ruszyć dalej po tych dwóch niespodziewanych porażkach. czy znaczy przede wszystkim jednej niespodziewanej porażce. Tak, jaka jest katowica 3-2 z Indykpolem azs ZSM Olsztyn, to tutaj o tym, o tym meczu już trochę powiedzieliśmy. No i Travig Gdańsk ze ślepkiem malowsuwałki, suwałki. Kolejna a, sytuacja, w której problemy z halą, z dostępnością hali wymuszają jakieś tam ruchy, od przekładania tych spotkań na, na inne terminy, ale może idzie nowe lepsze, idzie jakaś wiosna, jeśli chodzi o ustalanie terminarzu od przyszłego sezonu. Znaczy w zasadzie terminarz na kolejny sezon już jest stworzony tu i teraz, co, co daje bardzo dużo czasu na doprecyzowanie terminów z halami. No i że założenia, założenie z tego, co na stronie Plus Ligi wyczytaliśmy, ma być tak, że tylko chyba jedna kolejka ma się odbyć w środę, w rundzie zasadniczej i no i trzymamy kciuki, no bo myślę, że, 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 że to tempo, które miało miejsce w, od października do grudnia zeszłego roku, to, 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 to było zabójcze. Teraz już trochę oddechu mogą drużyny złapać, ale, ale to naprawdę było zabójcze i dla zawodników, i dla kibiców. Więc trzymam kciuki i uważam, że to bardzo, bardzo dobre dobra inicjatywa. To też pod kątem hal, tak jak powiedziałeś, no bo i coraz więcej dużych, ma lepsze hale, które też będą pewnie wykorzystywane do innych celów, więc fajnie, że ten terminarz jest tak szybko. Filip, jeszcze jakieś parę zdań do kwestii terminarza, bo mówię, jak, jak ganimy, to ganimy, ale jak chwalimy, to trzeba chwalić, no i to jest na pewno dobry ruch ligi. Przynajmniej ja tak. tak. Okay, to... myślę, że to bardzo, myślę, że to jest bardzo dobry ruch ligi. Nie mam nic do dodania. No i, i myślę, że na tym możemy skończyć opis tych ostatnich wydarzeń ligi. Czyli wiemy, że nic nie wiemy, nie wiemy czy trenerzy ostarą się na swoich stanowiskach, nie wiemy kto zagra w playoffach, a nie wiemy jak się ułoży sytuacja w pierwszej czwórce. No, na ten moment wydaje się, że najbliższe jesteśmy akurat wiedzy o tym, że no, BKS Wisła Bydgoszcz jest na ten moment najbliższa spadku z ligi. No ale kto wie, no może Michał Masny faktycznie jeszcze drużynę odmieni albo poprawi, poprawi jej poziom, poziom sportowy. No i przejdźmy może do Kaszanki Kolejki. Nie mam wielu kandydatur, ale niech wybrzmi dżingiel i pomyślimy. Do Kaszanka Kolejki nie mieliśmy nie dotykać postawy sportowej, nie mieliśmy nie dotykać poszczególnych zawodników, to wydaje mi się, że trochę sędziowie w meczu Katowice o ten się pogubili z challenge'ami i to już kolejny taki przykład w tym sezonie, że, że ten mecz już był zakończony, potem był odwoływany, kontrowersje też przy, przy piłkach setowych z challenge'ami. No, wydaje się, że narzędzie powinno być dopracowane na tyle, że no, prawie że nie powinno pozostawiać wątpliwości, że raczej rzadkością powinny być kontrowersje z challenge'em, a tutaj mam wrażenie, że trwa to trochę za długo, a na dodatek część tych decyzji jest wątpliwa. No i to, to mi się osobiście nie podobało i dla mnie to była jednak kaszanka kolejki. Fajnie, że to podnosisz, bo myślę, że powinniśmy to trochę ubrać szerzej, że to jest chyba kaszanka na razie trochę sezonu, bo i już widzieliśmy kilkanaście sytuacji, kiedy sędzia pierwszy schodził, ze... schodził z... w dół i sprawdzał to, to trwa bardzo długo. Kamil Kwasowski czy dotykał ostatni, czy nie, jedna kamera pokazuje tak, druga tak, że... Wojtek Grzeński nie że było inaczej, też widzieliśmy to inaczej na ekranie. Inna jest decyzja, no to nie, nie budzi takiej przekonania, że sędziowie są nawet dobrze odczytywują challenge, a to jest chyba zły sygnał. To samo było w piłce meczowej, tak? Czy tam stopa była w kontakcie z linią, czy nie, to nie powinno przede wszystkim tak długo trwać. I dwa, no challenge miał usuwać prawie wszystkie wątpliwości, a coraz więcej ich tworzy. Aczkolwiek podoba mi się to, że coraz częściej trenerzy czy też zawodnicy zwracają uwagę na to. Kto tak naprawdę przy takich przepychankach ostatni dotyka piłki, bo mi się wydaje, że to było nagminnie powtarzane, takie sytuacje i rzadko kiedy ktokolwiek decydował się na challenge'owanie tego. A myślę, że sporo takich czynników było do wygrania, właśnie. Że ostatni tak naprawdę piłki dotykał ten, kto przypychać zaczynał, a nie ten, kto blokował. Tak, trochę, trochę. Jest dobrze, że akurat to zaczęto poruszać, takie tematy, ale chyba trzeba trochę dokładniejszych kamer, żeby to dokładnie pooglądać. Tak, po pierwsze dokładniejszych kamera, po drugie też interpretacji jasno ustalonej, bo w tym momencie mam wrażenie, że trochę, trochę jest to chaotyczne i, i wydaje mi się, że właśnie brak tych wytycznych powoduje, że. Część sytuacji oceniana jest w jeden sposób, część sytuacji oceniana jest w drugi sposób. Tak czy inaczej, zamieszanie z challenżami nie służy nikomu, no i życzymy sobie bardzo, żeby w dalszej części sezonu, albo w tych meczach już naprawdę istotnych, decydujących o losie poszczególnych drużyn, o awansach do playoffów czy do półfinałów, czy, czy, czy powiedzmy już w walce o medale, mamy nadzieję, żeby te, że te problemy zostaną naprawione i że wtedy już będziemy mieli pary sędziowskie które prowadząc spotkania będą w stanie z tego challenge'u korzystać perfekcyjnie. No i kaszanka niech wybrzmi. Kaszanka. To kaszankę kolejki mamy za sobą, no to wróćmy do naszej starej dobrej tradycji siódemki kolejki. Szósty set. Siódemka kolejki i tradycyjnie zaczniemy od pozycji atakujących. No to kandydatur w sumie nie było aż tak dużo, ale wydaje mi się, że ta, ten mecz najświeższy poniedziałkowy, czyli Rafał Faryna, no to to była postać, która zaprezentowała się zdecydowanie najlepiej. I trochę jak też wspominałeś Filip, za całokształt twórczości, nagrodę Akademii szóstego seta, myślę, że możemy wręczyć za tę, tę kolejkę Rafałowi Farynie. Jakieś kontrkandydatury z waszej strony? Żadnych sensownych. A Jakub Żybrowski? Jakub, do, dru do drugiej drużyny. Tak, Jakub Ziobrowski do drugiej drużyny. Em, tak, to, to uważam, że, że, że też tutaj z Jakubem Ziobrowskim warto wspomnieć, że em, w poprzednich spotkaniach grał, domagała i on też występował naprawdę nieźle. To nie jest tak, że. Więc ta, ta rywalizacja się zaostrzyła. No i bardzo możliwe, że z korzyścią. Że Z korzyścią właśnie dla rozwoju sportowego m, obu tych zawodników. M, więc na drugim Jakub Ziobrowski niezły mecz musiała w Kat z Katowic. Co jeszcze? Dobry mecz Butryna to też jest w sumie. Dobry mecz Barotiego, aczkolwiek na dużo krótszym dystansie. W sensie tam kilkanaście piłek tylko atakował tak. Żeliński na, na plus, chyba tak, na tej pozycji. Tak, I, że, i Wojtek Żeliński też warto wspomnieć, że, że, że do, na plus, ale wydaje mi się, że ta te, te kandydatura Faryna na pierwszego atakującego na drugiego Ziobrowski w tej kolejce, to, 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 to są dobre dobre moce kandydatury i, i, i kandydatury drużyny zwycięskich. To kto im podawał piłki? Antoine Blizzard chyba. No. Mm. No musi być. Aczkolwiek mocna kandydatura też Miguela Tavaresa, który oprócz tego, że dobrze te piłki rozdzielał, bo skuteczność wszystkich zawodników Lubina była bardzo dobra, no to jeszcze dawał bardzo dużo nagrywku, do czego zresztą w sumie nas zdążył przyzwyczaić, ale biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy i rywala, to jednak do pierwszej szóstki u mnie trafiłby Antoine Blizzard. Towarzysz zaczął trzeci set 7-0 przy jego zagrywkach, tak samo w drugim secie, przy jego zagrywkach Lubin odskakiwał. Także A swoją drogą to w każdym secie tego meczu, akurat od Tavaresa na zagrywce zaczynali Lubinianie To swoje ustawienie. Pierwsze było właśnie takie z Portugalczykiem w polu serwisowym i no to się dobrze sprawdzało. Tak, tradycyjnie dobry mecz Bena ben bo, bo, bo też też parę kiwek wspaniałych i też te, te nawet widać te wyniki punktowe pokazują że te, ten e, ciężar gry rozkładał równo. Dobry mecz Grzegorza Łomacza, dobry mecz Pająka w Będzinie, dobry mecz Firleja, Firlej. ale wydaje mi się że właśnie za, e, za, 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 za te dodatkowe elementy e, a, to poza, rozgry, poza rozgrywające czyli te aspekty ofensywne i defensywne to właśnie Brizard pierwszy rozgrywający i towarzysz na drugiego środkowi, no to Norbert Huber, wspominaliśmy, 19 punktów, jakaś niebotyczna skuteczność, MVP kolejki. nawet tak, nawet można powiedzieć, że MVP kolejki, no ja bym kandydaturę do MVP kolejki mu na pewno dał, na pytanie kto do pary, bo tutaj znowu jest szereg dobrych występów, bo i Piotrek Nowakowski, jego dobrze. brat, i jego brat, Jan Nowakowski. brat po nazwisku. Tak, brat, brat po nazwisku. I Sejed zagrał dobry mecz, i Miłoż zniszczył, zagrał dobry mecz. I, i, I Smoliński przemysł. I w sumie Smoliński zagrał dobry mecz. David, David Smith, no nie wiem czy już wspominałem, czy nie, no, ale też, też, też tak, dobry mecz. Tak. tak. I, no I pytanie, czy czym czy jedna z kandydatów. Jan Nowakowski, moim zdaniem, bo. I, i A nie najpierw... Miłosz zniszczał? No z tej dwójki oglądając mecz bliżej, jakby bliżej bym oparł się na, na Janie Nowakowskim. Skończył mecz. To możemy... Dwa razy skończył, bo za pierwsze zablokował, potem na powtórzeniu e, skończył Okej, okay, to, 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 to faktycznie, to za skończenie meczu dwa razy, to, to się tak rzadko zdarza, że myślę, że Jana Nowakowskiego okay. możemy, możemy wrzucić do, na, na, na drugiego środkowego. Okej, okay, okay, niech będzie Jan Nowakowski i Norbert Huber. No i tak, MVP w Warszawie Piotr Nowakowski no wydaje mi się, że też no, znowu się doczepiał do nas, że jesteśmy jakąś tupą, tubą propagandową Warszawy, bo jakiś tam komentarz na Twitterze widziałem, Masz że... Masz kartę paliwową? E... Już nie. Już nie mam karty musimy, paliwowej. Musimy się na miałem... nory przerzucić. A miałem, a miałem kartę paliwową. No ja w No ale to tak na marginesie. E, więc no ale no, Piotr Nowakowski wydaje się być, no też mówię, no mecz gatunkowy. W sumie dużo punktów jak na trzy jak na sety, jak na środkowego. Dobra zagrywka, e, tam, nie wiem, 7 chyba na 9 ataków skończonych, tytułem MVP. Nie wiem, czy nie dałby Mantuanowi Blizzardowi, no ale uważam, że zasłużony, więc no on. Raczej Sejed bardzo dobry mecz, no ale mówię, no... Katowice wygrały, to co, Katowice, Katowice wygrały i, i w sumie, no też co Sejedzie mówi to, że Nowakowski zniszczył, ani razu nie zostali zablokowani, ani razu nie popełnili błędu. No to też ciężko jest tutaj Sejeda traktować jako, jako postać, która... Która pomimo dobrych statystyk i tam też 13, chyba 14, 14 punktów, no to chyba nie. Filip, to, to, to możesz, możesz rozstrzygnąć, jeśli masz ochotę, albo możesz pozostawić. Trakt. Znaczy, jeśli nie do pierwszej szóstki, to w takim razie wnoszę miłosia zniszczowa. Mhm. No to miłosze zniszczenia, chociaż, no to... chociaż to będzie także para z Katowic, ale nie gryzie mi się to. No jakoś. Nie, nie, gryzie, nie gryzie mi się to, no bo mówię, no to jest skuteczność 12 na 16 11 na 16 gdzieś środek na takim poziomie kończący, plus każdy z nich dokładał albo blokiem, albo zagrywką, więc, więc na, pewno, na pewno pomogli. No to pytanie też w dobrym świetle, to na pewno stawia też Jana ja na rozegraniu, no ale środkowych możemy zamknąć. Przyjmujący. Nie odkładam tuby propagandowej Kevin Tilly. No, Kevin, Kevin Tilly. A... Kto jeszcze dalej? No, w... Piotr Orczyk. Dobrze wyglądał. Tak, tak, Piotr, tak, Piotr Orczyk dobrze wyglądał. Lipiński i dworany oboje dobrze. No, dzisiaj, nawet... dzisiaj Rafał Sobański. Tak. tak, dzisiaj dzisiaj Rafał Sobański dobrze wyglądał. A, no mówię, no Kevin Tilly zrobił swoje, ale nie wiem, czy zagrał więcej niż, niż, niż potrafił grać do tej pory, więc też nie wiem, czy... Czy akurat bym go wskazywał. No w Jastrzębiu nikogo, w Zawierciu nikogo, w Zaksie w sumie niezły mecz Liwki, ale nie jakiś wybitny. W Radomiu dobry mecz Słabszy roku. mecz Semenuka niż w porównaniu z tymi wcześniejszymi, także też nie. też nie Semeniuk. Tak, no czyli co, w zasadzie zostaje nam Orczyk Sobański, Tili, para z Lubina, Pogoda. Trudno, Możesz... trudno, znaczy trudno mi jednoznacznie wy, wy, wyróżnić kogoś z Lubina chociaż. Na mnie akurat dobre wrażenie, tak, pierwszy raz miałem okazję na żywo tego zawodnika Dobre wrażenie zrobiła na mnie gra Robinsona dworanena. To czasami aż było nieprawdopodobne, bo miało się wrażenie, że on wciskał między blok piłkę, która jest szersza niż dziura w tym bloku. <grych> to tak no, trochę wygląda. Że tak, to, technicznie. Mimo swoich, mimo swoich nie najlepszych warunków fizycznych, to on potrafi tą swoją techniką bardzo dużo dać. Technika ciągle jest, z tą sprawnością fizyczną już nieco mniej. No dobra, no to, to może jeszcze tak z ciekawości yy, Rafał Sobański to tak czy, czy może się pod, spróbujmy się podeprzeć yy, drugi zagrywający w swoim zespole 11 serwisowy dwa bloki i w ataku 12 z 18. No, no to, to nie no to, tak. to, to to wydaje I przyjęcie się na poziomie przyjęcie pozytywne na poziomie 37% według statystyk z Ligi. No to myślę, że, myślę że, że, że możemy Rafała Sobańskiego dać, bo w sumie nietypowa kandydatura, ale... No i, i, i też jeszcze dokładając do statystyk to, co widzieliśmy w telewizji, mhm. no to obok Rafała Paryny to była Najważniejsza postać moim zdaniem tego meczu. Też, też jako takie pewne docenienie z naszej strony tej formy, która jest w ostatnim czasie drużyny z jak to, jak, to, jak to mówiłem, ligowy dżemik. No tak. to, ten ligowy dżemik z naprawdę team, tak. i w sumie i, i, i Faryna i Sobański ostatnie kilka kolejek bardzo dobre, więc i, i wydaje mi się, że będzie zasługuje na to. Kto do pary? No hmm. chyba Kevin tili no, no, no to no, 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 no. Okay, jeżeli, jeżeli, jeżeli Filip uważa, że Kevin Tilly to ja nie będę dyskutował i rozstrzygnijmy to demokratycznie wiecie Warszawa grała z Grobelnym na ataku no okej, okay, w sumie akurat Grobelny się bardzo dobrze z tej strony pokazał mam wrażenie, że trochę gorszej dyspozycji niż na dotychczasowej części sezonu jest bardzo Kwolek, nie mówię, że gra słabo ale gra zauważalnie gorzej niż dotychczas no a Kevin Tilly Kolejny merytoryzm prezentował się bardzo dobrze. I... No, to, no to niech będzie, niech będzie Kevin T. A na ławce damy Piotra Orczyka, moim zdaniem, bo był chyba jeden mm -hmm. z najlepszych obok Norberta Hubera graczy PGS Krybył hatów. A no i kogo jeszcze możemy dorzucić? Dworanen czy Bartek Lipiński? Myślę, że dworanem. Chyba, no. chyba więcej w przyjęciu też pomagał tak. i, i skuteczność. Był dość mocno strzeliwany. Podobna, podobna więc, więc Robinson dworanem pasuje. W taki tak, werdykt tak. Po, po meczu mm -hmm. na podpromiu. No i podobnie na libero. To nie, był, to nie była kolejka do końca libero, bo, bo w sumie ani Damian Wojtaszek nie zapisał się jakimiś złotymi zgłoskami w trakcie meczu, bo z tym przyjęciem było nieciekawie. Ani Zatorski w sumie w Kędzierzynie Koźlu, w, w, znaczy, w, znaczy w meczu w Zawierciu, a barwa grupy Azoty, Zaksy. Popiwczak też średnio, Piechocki. No wydaje mi się, że kandydatura najmocniejsza no to właśnie też albo Gruszczyński z Lubina, w, albo Dustin Tak Takie dwie kandydatury. No Michał potera też niezły mecz, ale, ale miał, miał momenty trudne w przyjęciu. Mhm. Jędrzej Gruszczyński dobry mecz, ale nie miał za dużo piłek do przyjęcia, dlatego dla mnie do pierwszej szóstki kandydat to jest właśnie Dustin Wotten wspomniany przez Ciebie. Zgadzam się. No to Dustina Lotena do pierwszej szóstki, a do drugiej szóstki Jędrzej Gruszczyński, no i udało nam się jakimś tam cudem po raz kolejny dotrzeć do ustalić wspólną wspólne zeznania jeśli chodzi o zawodników pierwszej i do tej pory jeszcze nam się udawało umieścić w limicie obcokrajowców i w sumie teraz nawet nawet tego nie przemyślałem by się no to, zmieściliśmy no to, czy nie no, no, okej, no, no to, to wymienimy po kolei no kto no nam tak. wyszedł na ataku Faryna Faryna Brizard a na środku Nowakowski Huber. Nowakowski hmm. Huber na przyjęciu Sobański i tili no i na Libero Łoten mamy Udało się, chyba się udało, no bo w sumie Watentili... Tili. Tak, czterech obcokrajowców, ale do wymiany... nie, nie, nie parę środkowych na polskich mieliśmy także. Tak, Woten i Brizard, więc trójka obcokrajowców, zgadza się, a drugi skład, czyli na, na pozycji atakującego Jakub Ziobrowski, czyli znowu Polak, na pozycji rozgrywającego Miguel Tavares, czyli zagraniczny. Mhm. Na środku mieliśmy Miłosza Zniszczoła i Piotra Nowakowskiego, czyli znowu polski środek na przyjęciu Robinson, Dworanem i, i Tili i, i, i na i Jędrzej Gruszczyński. Piotr, Piotr Orczyk i Dworanen w tak, drugim tak, jasne, składzie okay. i, i na, na Jędrzej Gruszczyński, czyli też się mieścimy w tym składzie Polacy górą po raz kolejny. Więc na szczęście ci obro... nie, ma, nie ma przepaści pomiędzy poziomem gry zawodników zagranicznych a rodzimych tutaj naszych graczy, co uważam, że bardzo dobrze świadczy o lidze. No więc mamy siódemkę kolejki i może jeszcze chwilę porozmawiamy, przecież może już nawet nie porozmawiamy, tylko po prostu opowiemy, co w najbliższych dniach w plus lidze. Szósty set. Kolejka 18 rozpoczyna się 31 stycznia, czyli w ten piątek. Zaczyna się meczem Indykpolu Polu AZSU Olsztyn z treflem Gdańsk, 17.30 hala Urania. Zobaczymy, który trener, zobaczymy, jak tam zdrowie zawodników AZSU Olsztyn. No, Gdańsk chyba faworytem. Tego spotkania. Dobrze I... zrobiło Gdańskowi to przełożenie macie słową, bo. Chociaż faworytem, no trzy punkty Gdańska w ostatnich pięciu spotkaniach, kontra jeden punkt indek Polu AZS-u Olsztyn. Czyli no. Mecz. Jeżeli wróci halaba, no to w Gdańsku no, wszyscy zdrowi, więc myślę, że tam jednak wskazałby jako delikatnego faworyta. Delikatnego. Tak, bo, bo w sumie Gdańsk nie wygląda, jakby wizualnie nie wyglądał tak źle, tylko w tabeli tych punktów nie ma, a ZS w sumie i w tabeli źle i wizualnie słabo. Tajbrek czuję nosem. Tajbrek czujesz nosem. Filip? <laughs> Może być Joker w postaci Jana Hadrawy, bo tak naprawdę to chyba nie wiemy, czy on będzie gotowy do gry w najbliższych dniach, czy raczej w najbliższych tygodniach, więc kto wie, czy już Cech się na boisku nie pojawi. Na rozgrzewce coś tam już odbijał w, w, w poprzednim meczu, no ale jeszcze nie był gotowy do, 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 do atakowania do gry w pełnym wymiarze czasu. Drugi mecz, w ten piątek, 31 stycznia. MKS Będzin, PGS krabeł Hatów, MKS Będzin na fali. PGS krabeł Hatów też na fali. No to jak dwie drużyny są na fali, no to wydaje mi się, że jednak PGS Krabów Hatów ma więcej jakości sportowej, ale to może być. Gramy w Sosnowcu? Gramy w Sosnowcu, więc to może, być, to może być atut Benzina. Kolejny zresztą mecz, no bo w poprzedniej kolejce z Radomiem też Benzin u siebie. Nie, nie w Benzinie, a w Sosnowcu. No ale PGS krabeł hatów też w bardzo dobrej formie i, i wydaje mi się, że jednak tutaj ta jakość sportowa PGS-gry powinna przeważyć, ale kto wie, czy to jakoś tam stratą punktów, czy, czy ciekawym meczem 1 do, 1 do 3 i wyrównanymi setami może się skończyć, bo Będzin wygląda bardzo dobrze. Hmm, Filip, jakiś, co, co sądzisz, czy Będzin, czy był hatów, czy, czy, czy będzie na fali tych zwycięstw? No. Może powalczyć, czy, czy raczej, raczej Hatów? Myślę, że hatów wygram ewentualnie może jakiś tajbrek, ale sądzę, że jednak ta bardzo dobra pasta będzie na Bełhatowie się chwilowo zakończy. Mm, czyli rycerze wiosny będą musieli dalej swoich sił szukać w kolejnych spotkaniach. W so będą musieli trochę podpasać konie na tak. dalszą część sezonu. Dokładnie. W sobotę, w sobotę trzy mecze, grupa Azoty Zaksa, kędzierzyn Koźle z Czarnymi Radą. Meneo z Czarnymi Radą, czyli takie derby drużyny o największej ilości członów w nazwie. W najdłuższych nazwach. Dalej 17.30, Ślepsk, Malów, Suwałki, Jastrzębski, Węgiel i Kuprum Lubin, GKS Katowice, zakończy te sobotnie, te sobotnie zmagania o 20.30. Brunatne derby. derby. Derby w węgla. No i mecze w niedzielę, mecz w niedzielę jeden tylko, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa za Aluronem Zawiercie. Ten w pierwszej rundzie mecz był bardzo ciekawy, a teraz wydaje mi się, że, że jednak może być trudno Zawierciu podołać, wytrzymać poziom gry Warszawy. No i kolejkę zakończy nam BKS Wisła Bydgoszcz w starciu za Sekorysową Rzeszów. Też zapowiada się ten mecz bardzo intrygująco, bo w sumie Bydgoszcz nie stoi wcale na straconej pozycji. Jeżeli się stanie Piotrkuszka do tego meczu, w tym meczu będzie strata punktów, to, to myślę, że to będzie drugi klub, drugi klub, w którym trener traci pracę po meczu. W Pytgoszcze I, i kto wie. Kto... Wiecie, wiecie co, jeszcze mamy taki przedsmach tego spotkania, bo 29 A, stycznia, tak, czyli faktycznie. w środę pojutrze jeszcze Rysowia na podplomie podejmie GKS Katowice. Więc to A, też tak, sporo jakichś tak, tam tak. wątpliwości ewentualnych być tak, może i, rozwieje. I wcale, I wcale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że Resowia Rzeszów wygra ten mecz, bo w sumie. To by pasowało do naszej ligi. Pasowałoby i pasowałoby, bo Pietruszka z nadrużyny, znaczy z nazwy tak. raczej nie z zawodników. Zawodników ma dalej tych samych. Tak, ale więc, więc wcale, wcale rysowi nie skreślam. Zobaczymy, zobaczymy. No, to są takie dwa mecze, w których Rysowia powinna punkty zdobyć, ale czy zdobędzie, no to trudno powiedzieć. No i tak właśnie faluje, faluje ta nasza liga, falują drużyny, falowanie i spadanie, yy, zwycięstwa, porażki, zwycięstwa, porażki. W zasadzie mało, 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 która drużyna może powiedzieć o sobie, że, yy, że no ma tę formę powtarzalną i tym bardziej będzie ciekawie. Czy to oznacza, że liga jest mocna? Trudno powiedzieć, ale na pewno jest ciekawa. I tymczasem za uwagę w tym odcinku dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dzięki.